Dzień dobry, kochani, w nowym food vlogu. Witam się z wami z mojej kuchni i zapraszam na śniadanie. Po śniadaniu gotowa do wyjścia, wybrałam się na mini targi kosmetyków naturalnych organizowane przez drogerię Hebe. A to dlatego, że właśnie w tym dniu, oprócz tego, że mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami marek dostępnych w Hebe, wchodziła nowa oferta, nowy katalog i oferta marki Hebe, drogerii Hebe, zwiększyła się o nowe produkty. A na targach mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami marek, dowiedzieć się troszeczkę więcej o tych nowościach. Był organizowany również panel, na którym przedstawiciele opowiadali, dlaczego ich marki, co je tak naprawdę wyróżnia, co posiadają ciekawego w składach. Wypowiadała się również Katarzyna Bosacka. Później po panelu znowu mogliśmy przejść się między stoiskami, zobaczyć resztę tych nowości, a na koniec były organizowane warsztaty stworzenia wianków. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Zabieram się teraz za zrobienie obiadu i dzisiaj będę przygotowywać coś na wzór, powiedzmy, leczo. Jak widzicie, mam tutaj bakłażana, takiego małego, małą też cukinię, jedną paprykę, dwie gałązki selera naciowego, przyprawy takie jak kurkumę, ostrą paprykę mieloną i paprykę słodką wędzoną, sól, pieprz, do tego pomidory z puszki. Tutaj już sobie pokroiłam kiełbaskę, a w garnku smaży mi się cebulka. Kiedy cebulka będzie już podsmażona, dodaję kiełbaskę, no i oczywiście zabieram się za krojenie warzyw. Zdradzę wam, że uwielbiam kolory, jeśli chodzi o kuchnię. I teraz tak, wszystkie składniki są ze sobą tutaj połączone, duszą się mniej więcej przez jakieś 10 minut, a później dodaję do nich pomidory z puszki i wszystkie przyprawy. Chwila, moment i obiad gotowy. Leczo, no powiedzmy a la leczo, z kaszą jęczmienną, moja porcja, porcja Maxa. Także zabieramy się za jedzonko. I'm in love with you in every way.
Druga część dnia, siadam teraz do komputera i czas najwyższy przygotować sobie jakąś przekąskę. Będę robić oczywiście smoothie zielone i jak widzicie mam tutaj garść szpinaku, jedno kiwi, jedną brzoskwinię, tutaj seler naciowy. Mam też złoty mielony len, dodam łyżeczkę i odrobinę wody, żeby ta konsystencja była taka bardziej wodnista. Szef kuchni, co dzisiaj przygotowujesz na kolację? Dzisiaj robimy un piatto napolitano, tradizione napoletana, si chiama pasta e patate. Czyli tak, dziś wieczorem szef kuchni przygotowuje neapolitańskie danie, które nazywa się makaron z ziemniakami. I jak widzicie, mamy tutaj już pokrojone, obrane, pokrojone w kostkę ziemniaki. Ile tutaj Massimo jest? 750 gram, esatto. Czyli niecały kilogram. Tutaj jest jedna łodyżka seleru naciowego. Tutaj mamy odrobinę słoniny. Napoletano się nazywa lardo. Lardo, no po polsku mówi się słonina. Jeden ząbek czosnku i kilka pomidorków cherry. I co teraz będziemy robić? Teraz będziemy na oliwie rozgrzanej dodawać czosnek. Olio e aglio. E lo facciamo friggere un pochettino. Adesso mettiamo un po' di lardo e lo facciamo rosolare un pochettino. Czyli musimy podsmażyć odrobinę słoniny, tak? I teraz ziemniaczki. Ziemniaczki. Jeszcze pada una. Poczekaj, dorzucę. No i co dalej? Zalewamy to wszystko wodą. Teraz robimy woda. Słuchajcie, tyle, żeby Wam przykryło tak naprawdę ziemniaki. O. No i dodajemy sól oraz pieprz. I teraz co? Będzie nam się to gotować? Za jak pół długo? Godziny. Pół godziny. Ale pamiętajcie, żeby też od czasu do czasu przemieszać. Tak? Girare ogni tanto. Esatto. Pamiętacie, jak Massimo łamał spaghetti do pasta cuca? No właśnie, więc tutaj znowu... Questo spaghetti spezzati. Tak, znowu przygotował... Già abbiamo fatto vedere, znowu przygotował makaron. Co prawda jest go tutaj dużo, dlatego że robimy danie na dziś wieczorem i na jutro, żeby nie było. Teraz, no więc co teraz? Zobacz, to jest parmigiano, però il lato di dietro, in napoletano si chiama la scorza. Słuchajcie, tutaj jest pod... O, tutaj mamy kawałeczki parmezanu, ale to jest ta część taka sucha, końcówka parmezanu, która zazwyczaj zostaje i której nigdy nie zużywamy, bo robi się twarda, więc dodajemy ją. I... E to jest provola. I tutaj mamy odrobinkę dosłownie wędzonej mozzarelli. I dodajemy, tak? Ale pachnie. Zobaczcie, jakie fajne robi się kremowe. I teraz dorzucamy makaron. Makaroni! Ziemniaki widzę, że się zaczęły już rozpadać. Zobaczcie. Robi nam się naprawdę taki kremuszy, cudowny, no właśnie, kremowy sos. I teraz będziemy tutaj gotować w nim makaron. Jak długo, Massimo? 15 minut mogę. 15 albo 10, minut. 15. Czyli jak już zobaczycie, że wasze ziemniaki się tak... Si deve seccare tutto, si deve seccare. Dobrze, mamy finire. Jak już zobaczycie, że ziemniaki się tak naprawdę rozpadły i zrobił się właśnie taki sos, no to w tym momencie dorzucacie makaron. Quanti minuti? 10-12 minuti. Gdzieś około... Appena si vede che si secca, si deve seccare proprio, deve diventare cremoso. Więc jak zobaczycie, że już robi się taki naprawdę krem,
To będzie znaczyło, że makaron jest dobry. Mniej więcej około 10-12, maksymalnie 15 minut. E teraz? Tocco finale. Tocco finale. No, bella grattata di parmigiano. Bomba kaloryczna, ale słuchajcie, to jest tak dobre, że musicie to wypróbować. Już próbuję. Wcale nie jest takie ciężkie w przygotowaniu, a naprawdę smakuje obłędnie. Także kochanie, smacznego. Smacznego. A my będziemy się już żegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejny food vlog.